Cześć, witajcie. Dzisiaj coś dla fanów przewodowych gry Sony, konkretnie myszka firmy Lenovo, model M300. A więc nie przedłużając, zapraszam Was do unboxingu. Opakowanie nie jest bardzo małe, nie jest też wielkie, tekturowe, klasyczne. Podobne do produktów firmy Logitech. A dlaczego do tych produktów nawiązuję? Dlatego, że Lenovo samu myszek generalnie nie robi. Zleca je głównie w firmie Logitech, a w zasadzie zlecało. Dlatego warto było kupować produkty Lenovo, jeżeli chodzi o myszki, ponieważ były to tak naprawdę odpowiedniki firmy Logitech. Tutaj nieco bardziej designerska myszka, bo kanciasta. Jak widzimy na opakowaniu, informacja, że jest ona szczególnie polecana do Windowsa 8. Model M300 przewodowy. Z boku mamy informację o specyfikacji. Port USB 2.0, napięcie 5V, 1000 dpi, taka jest rozdzielczość myszki. Nieduża waga, poniżej 90 g. Jednoręczna gwarancja ograniczona. Informacja o tym, że jest to produkt firmy Lenovo z 2013 roku. Być może został wtedy zaplanowany. Polski dystrybutor, firma Also. Przywieszka do wiszenia na półce. Co tu jeszcze mamy? Informacja, że jest to model wielofunkcyjnej myszy M300. Wyprodukowany dla Lenovo. To jest to, o czym mówiłem. Natomiast tutaj wprost chyba nie ma informacji o tym, że jest to producentem jest Logitech. Made in China, kraj produkcji. Druga strona. Informacje o tym, że pod Windowsem 8 ma specyficzne gesty, czy raczej przyciski. Tu jest informacja o tym, że trzeba nacisnąć i przytrzymać boczny klawisz, aby przesunąć ekran. Dodatkowe menu pop-up jest również możliwe w przypadku takiej samej czynności i jest tu również informacja o możliwości przełączania aplikacji. Miałoby to wyglądać też podobnie. Możemy chyba programować te przyciski, tak mi się wydaje. Możemy zoomować, ale to jest oczywiste. Nie, zoomowanie odbywa się też nie w taki oczywisty sposób. Przyciśnięcie i przytrzymanie bocznego klawisza z naciśnięciem chyba lewego. Wszystko trzeba byłoby doczytać, ale jakieś tutaj kombinacje z przyciskiem są. Jest tu informacja o tym, że część z tych funkcjonalności jest ograniczona do systemu operacyjnego Windows i konkretnej wersji. Nie pozostaje nam nic innego jak otworzyć myszkę. Jak widać, jest ona fabrycznie zapakowana. A więc po rozpakowaniu, po przecięciu plomb wyciągamy zawartość. Nic tu więcej nie ma. Mamy jedynie samą myszkę w folii takiej ochronnej. O myszce może za chwilę. Mamy tonę instrukcji obsługi. Naprawdę gruba. Informacja zapewne o gwarancji. Nic ciekawego. I sama myszka. A sama myszka jest dosyć ciekawa. Kabelek USB. I mysz. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mamy informację o kraju produkcji, o tym, że wyprodukowano ją dla Lenovo. 100 mA pobiera taki prąd, natężenie prądu. Tutaj niestety nie możemy. Mamy tutaj jeden ślizgacz i jeden na końcu. Ten boczny klawisz. Dwa trochę hałasujące klawisze, rolka z lekkim oporem i logo producenta.
Mamy również oczywiście te znane kształty już z modelu chyba N50, które Wam pokazywałem. Jest to odpowiednik tej myszki pod względem parametrów, ale w wersji z kablem. Kabelek dosyć długi, myślę, że z metr ma na pewno. Myszka się dosyć przyjemnie trzyma, jest zdecydowanie dla praworęcznych przystosowana, to widać. Nie wiem, czy wyraźnie złapał mi autofokus. O, może teraz będzie lepiej widać powierzchnię samej myszki. Matowa, na niej nie pozostają odciski palców, więc to cieszy. Druga strona, nic szczególnego poza dwoma ślizgaczami i laserem, przepraszam, optycznym czujnikiem, bo tutaj lasera nie ma, jest to mycz optyczna, tego chyba jeszcze na wstępie nie powiedziałem. Lekko, z lekkim oporem porusza się rolka i dodatkowy klawisz z lewej strony. Całość w takim eleganckim, diamentowym kształcie. Nawet przyjemnie to leży w dłoni, powiem Wam, że obawiałem się, że te kawałki, te kształty mogą być nieco niewygodne, ale w praktyce w ogóle to nie przeszkadza. Dzięki za uwagę. Zapraszam do komentarzy, łapek w górę i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No a w komentarzach napiszcie mi, czy chcielibyście oglądać więcej unboxingów myszek, czy też raczej myszki Was niespecjalnie interesują. Dzięki za uwagę. Hej, hej, do następnego filmu. Sam koniec, bonusowy materiał dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak ta myszka sprawuje się w praktyce. Świeci, jak widać, takim czerwonym światłem. Idealnie komponuje się z Lenovo Y5070, czy też ewentualnie z Lenovo Y510 albo najnowszym Y700 bądź Y900. Kolor mu odpowiada, natomiast to nie jest oczywiście myszka do grania. To nie jest myszka do gier, to jest myszka do prac biurowych, ale jeżeli ktoś chciałby do pracy przewodową myszkę, aby nie martwić się na przykład o baterię, to jak najbardziej myszka całkiem ciekawie działa, dobrze leży w dłoni, a laser ma element optyczny, nie jest to myszka laserowa. Całkiem ciekawy kolor o zabarwieniu czerwieni.